spróbować? Serio? Co to kurwa jest? Znacie zasady, nie ma co tracić czasu, poznajcie naszych gości. I za to go lubię. W ogóle jest Cetuś tutaj. Popisał się chłopak. Zobaczysz. Są dwie powtórki. Lord Mandero! Milos Kamilos, przedstawię zajebiaszcze odpowiedzi na pytania, kurwa. Jak się nie podoba, to na solo, skoro wysy nie masz problem, hoj oto hoj, kiedo, pechahahahaha. Witam, jestem Plus Tech dla bliższych PR-usek. Jestem największym fanem Tomasza Niecika i jego ochroniarza. Witam, jestem Innych, aktualnie bezrobotny. Zainteresowania rysunek, animacja, prowadzenie martwego kanału oraz muzyka typu twój stary. Adam 12 Kul, niekoronowany król pivota na polskim YouTubie, a za 30 minut zwycięzca 1 z 10 o YouTube. Te animacje, aktualnie stiku? Prawo. Prawo do zniszczenia. To w piwocie się robiło. Hej, jestem na Mahek, mam 17 lat. Moje zainteresowania to kino, podróże i żona kolegi Ignacego Mika. Witam, naprawdę nazywam się Janusz, zdobywca trzeciego miejsca w konkursie na kwadratową masakrę. Witam, Kamil Popielski, absolwent gimnazjum nr 2 w Gryficach. W wolnym czasie jestem bardzo sobie w pisaniu opisów do postaci teleturnieja. JJ Joker. JJ Joker. JJ Joker. Serwus, mam na imię Klocuk z kanału Klocuk. Moje zainteresowania, GTA San Andreas. Owoce, wow. Warzywa i Szymon Wydra. Ja pamiętam, jak usłyszałem pierwszy raz na naszej wspólnej rozmowie Klocucha, ja miałem takie, o mój Boże, on naprawdę gada tym głosem. I szczerze miałem taki moment, ludzie mogą mnie wierzyć, ale naprawdę miałem taki moment chwilowy nostalgii. Bo to było takie, nie to, że wiesz, że jakiś tam mega fan, ale pamiętam go, jak wiesz, ze starych czasów i tak, o mój Boże, on tu jest, on tu gada, ale to jest śmieszne, wow. Ale wiesz, siedziałem cicho tak, no nie, cześć, siemano. W środku. Okej. W etapie pierwszym każdy z zawodników dostanie po dwa pytania. Aby przejść do kolejnego etapu, trzeba odpowiedzieć poprawnie minimum na jedno. Rozumiesz zasady? Tak. No, w pierwszej rundzie musisz co najmniej na jedno pytanie odpowiedzieć. Ja. A zaczyna numer jeden. Mandzio. Ile do tej pory powstało części teleturnieju jednego z 10 u YouTube? Ja. Zasłoniłem ich. Ale... Znasz odpowiedź, tak. Okej. Okay. Próbuj odpowiadać. Znaczy w sumie dwa. Liczając również ten, trzy. Pytanie obrazkowe. Oho. Yo. Podaj nazwę dzielnicy widocznej na obrazku. Brooklyn, kurwa. Brooklyn rządzi i chuj. Z jakiej miejscowości pochodzą raperzy Kula i Omen? Ale z Krynicy. W które kolano... Nie wiesz? Nic nie wiedziałem. Żartuję, że wiem. I ja w tym momencie siedziałem na tym właśnie Discordzie i tak, o mój, bo o kurwa, na co, o fuck. Na co się pytałeś, o tak? Fuck. Ja to w ogóle nie zapytałem. Tam trochę głośniej filmik chyba u nich. Pistoletem celował Damian w filmie Zizi Buczek podjazd drugi. Kurwa, lewa? Było to prawe kolano. Numer 5. Ile wycisnął na liczniku Malina, jadąc firmowym samochodem? Fuck. Dajesz, Malina, no dajesz! No pamiętam w sensie to film, ale nie pamiętam. Nas jeszcze głośniej? Dobra, okej. Okay. Już siebie nie dam głośniej. 210! 210! Dajmy tu zjechać, mieliśmy! Hurra! Malina! Numer 6. Zależy, jak głośne są też filmiki, pamiętajcie, bo czasem jest właśnie głośniej w filmiku. Nie, Michał, żeby najpierw się zasłaniać. Ty widzisz nadal? Widzę, tak. Bo ja nie wiem, jak ty niska jesteś. O. Okej. Okay. Proszę powiedzieć, jaką ksywkę posiada twórca tych materiałów z menele.tv? Bigo z głową miesza, oczy kobry, sanepid. Norbi? Numer 7. Wow. No, dawaj. Kto jest autorem serii Killing Spree? Nie wiesz? Nie. O. Sam Green Media. Pytanie obrazkowe dla pana z numerem 8. Gdzie wylądował ten mężczyzna na załączonym zdjęciu? W stercie gówna. O kurwa! Myślałabym, że poprawa, ale... No, nie była to poprawna odpowiedź. Pan numer 9. Podaj nazwę strony internetowej do hostowania plików, której maskotką jest chomik. Chomikuj. Numer 10. Jakie imię nosi Angry German Kid?
Leopold. Druga kolejka to jest na imię. Będzie zabierać głos. W którym roku na YouTube zostało wyłączone wyświetlanie kolorowych adnotacji na filmach? W którym roku? No. To 2016. Albo później. No, coś w stylu chyba. No, jaki rok? To będzie 2017. 2016? Był to 2019. 19, jeszcze styczeń. Kurde, aż tak? Długo. Numer no właśnie. Dwa. Długo. Wymień minimum dwa głosy pochodzące z syntezatoru mowy Iwona. To co? Dwa głosy. Tak to jest, jak właśnie, jak nie używasz tego, to nie będziesz wiedziała. No, ja wiem dzięki dzięki, że streamuję. Wiesz, bo... chodzi o to, że co, że kobieta i mężczyzna? Ale jak się nazywają? Imiona. Ja myślałam, że jedno i drugie się nazywa Iwona. Czyli męski i żeński jest Iwona. Bo tu... Jest Iwona i? O kurwa. Jakieś imię męskie? No właśnie myślę. Nie wiem. Nie ma akurat. Jest Jacek i jest jeszcze Ewa i... I nie wiem, jakie jest jeszcze jedno męskie. Okay. Ale jest Jacek, znaczy Jacek i Iwona. Co ty gadasz? To, że jedno i drugie się. Jan. Jan jest, o. O, dobra. Jacek i Ewa. Jak nazywa się program wydany w 2003 roku? A, służący do tworzenia animacji Stickman. Pivot? Kto odpowiada za serię Minecraft na obcasach? Nie mam pojęcia. Co... Patrzcie, nie wie, nic nie oglądała. W życiu nie ogląda takich rzeczy. Ja... Tutaj... Magdalena, Maria, Monika. Ile certyfikatów posiada główny bohater filmu Jestem Hardcorem? Ile miał certyfikatów? Kurwa. Kolejny, który znam filmik, ale nie pamiętam tak. Ile certyfikatów on miał? No. Chyba tak! O ile się nie byle tak, ja bym powiedział, że 4. 4. Robię po ludzie! Mam na to certyfikaty 4. No właśnie, no. 6 będzie to pytanie muzyczne. Okej. Okay. Utwór nazywa się Coco Jumbo. Na jakim instrumencie została zagrana wersja, którą aktualnie słyszymy? Oczywiście na 300-letnich organach. Będzie to pytanie obrazkowe. Okay. Podaj nazwę tego produktu spożywczego. Jest to woda Vodus. What? Kto prowadził kanał o nazwie Suchy Kanał? No ty nie możesz nie wiedzieć, ale Kamil powinien bardzo wiedzieć. O. Cichy Wuj. O kurwa! Ziom, ty to specjalnie! To było woń? On udaje. Nie, poważnie. Czyje to było? Powiedzcie mi. Won, ziu. No, 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 Boże, Jezus, no, mój Boże! Full 20% speedrun. Wow! Nie wierzę. Także speedrun zrobił. Jaka zaćma w ogóle umysłowa, nie wierzę. Ale wiesz, co jest najlepsze? Pamiętasz, co tłumaczył Kacpirek, dlaczego teraz Kamil odpadł? Czy nie? Nie. No bo miał 3 życia, mamy 3 kropeczki, ale tylko 2 razy nie odpowiedział dobrze, nie? No tak, no tak, ale musiał... No tak. Ponad... No po 2 aut, tak? Musi na jedno odpowiedzieć. No właśnie. No. No, no. Twój komentarz jest oczywiście... Ale tylko miał jeszcze jedno życie przecież! O kurwa, no... Wytłumaczył! Miał jeszcze jedno życie przecież! Czekaj, no. to będzie... Dobra, ale na 3 musi odpowiedzieć 2, przynajmniej raz. W pierwszej rundzie, no pierwsza właśnie. Runda tak działa. No właśnie, tak trzeba. No. Ceduś, już go nie było? Oh my god. A ja mam takie, wiesz, Ceduś, nie? No właśnie. Teraz tylko ty. Wróć. Z emerytów został. Emerytów internet. Nie no, Klacuch też emeryt, nieważne jak brzmi. No, no dobra, masz rację. No. Ale to... Tak to... Speedrun zrobił, no. No chuj, speedrun. Mnie, ja miałem to miejsce. Jak nazywała się seria vlogowa JJ Jokera? Przepraszam, nie wiem. Było to zostań na chwilę i posłuchaj. Pod kapeluszem, znowu dostał. Jak nazywała się seria vlogowa JJ Jokera? To... Nie, nie. Czekaj, wiem, to... czekaj. Wiem. Nie wiem. Pod kapeluszem. Pod kapeluszem. Numer 9. Oh my god. Jak nazywa się seria z recenzowania zabawek z Chińczyka z kanału o nazwie... Generator Frajdy. What the fuck? Co to jest? I miałem takie w tym momencie... Kurwa, nie znam. Zabawek z Chińczyka. Nie wiem. Zabawki z Chińczyka? Nie, to jest za głupie. Nie mów zabawki z Chińczyka. Powiedz. Coś innego. Coś zabawnego. No.
chujowe zabawki. Wow. I ostatnie pytanie pierwszego etapu. Czy na YouTube pod filmami... To była odpowiedź dobra, zabawki z Chińczyka to było. Wideo. Nie. No i za chwilę widzimy się w etapie drugim. Niestety w nieco pomniejszonym składzie. Wow. Podoba mi się takim wyrzutem powiedział to, co to się... Ale dobrze! Jak śmiał. Mogłeś odpaść? Dziewięciu zawodników, sześciu zachowało po trzy szanse. Zaczynamy od pana z numerem jeden. Jeżeli udzielisz poprawnej odpowiedzi, możesz wyznaczyć jednego z przeciwników. Ten montaż. Z jakiego systemu operacyjnego pochodzi ten dźwięk? Windows XP. Wybieram pana z numerem 9. Mm-hmm. Do czego służy oprogramowanie tak. Hypercam? O, ale to dobry montaż. Ale ty wiesz? Ale że co? Do czego działał, do czego służył Hypercam? O kuźwa, wiesz co? Chyba do Nie wiem. No, prosimy o odpowiedź. Fuck you! Prosimy o odpowiedź. Ja to nie jestem uczestnikiem programu. No powiedz! Wydaje mi się, że to chodziło o to, żeby nagrać po prostu serial film. Ale co nagrać? Filmik nagrać. A jaki filmik? To oglądam. No, ale jaki... W telewizji? Nie wiem. I don't know. Co nagrać? No co nagrać? Co chcesz nagrać? Kamerę nagrać, nie wiem, film nagrać, no, nie wiem, obraz... siebie tańczącą, czy co? No nie, no... To... Masz na ekranie, no. Czyli no, nagranie ekranu, tak? O to ci chodzi. Tak, nagranie ekranu. Okej. Okay. 9. Mm-hmm. Do czego służy oprogramowanie Hypercam? Do nagrywania ekranu. Pan z numerem 2. W którym roku powstał pierwszy odcinek serii Najgorsze gry wszechczasów? 2008. A teraz lecę ja z bronią tak niechcący. Aha. Bo ja tak mówię, ej, nie za bardzo wiesz. Nie chcę nikogo wyznaczać, lecę po kolei. No. Rączek, zróbeczko twoje. Lecę po kolei. Kurwa, 9 pewnie. Był to 2009. Przepraszam cię, Buka, przepraszam. Taki kolega jesteś. Nie! Wyznaczę numer 9. Numer 3. Pytanie będzie wideo. Orzeł. 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 Ty się upieczesz, tym fekrze. Jakie danie kuchni żydowskiej zostało dostarczone przez nagrywającego, które miał otrzymać orzeł w późniejszej części tego filmu? O Jezu, nie wiem. No jak? Był to cebularz. Mam dla ciebie cebularz. Cebularz jest z kuchni żydowskiej? Tak. To numer 5 teraz. Mogę być. Pytanie nawiązuje do poprzedniego. Oh. Ile palet jaboli bez faktury otrzymał orzeł? A, skoczyłem, bo miał 3 życia. O chuj! To ja poproszę o numer w przedziale więcej niż 0 i mniej niż 2, no to tak mniej więcej 1 wyjdzie. Pytanie muzyczne. I pytanie brzmi... Nie znasz? Nie znasz chuj dupa kurwa cipa? Chyba tego nie znam. Boże, ja to miałem kiedyś na dzwonek. Wow, naprawdę? Bardzo krótko. Ciekawe czemu. Będzie no. Pytanie? Brzmi, jaki zespół nagrał ten utwór? Zespół? A co? A mu się nagrało? Jakiś gościu po prostu. No to jak się nazywa ten... Ej, Foo Fighters to jest też jeden gościu. Nie wiem. Nie pamiętam. Było to 100 twarzy grzybiarzy. Wyznacza pan z numerem 5. No dobra, to 1 plus 0 to 10. Dobra. W poszukiwaniu Elektro. Kto jest autorem tego filmu? Taco Hemingway. Numer 1. Duszenie. Killer. Kurwa, co jest? Pytanie będzie obowiązkowe. Rick, jakiego zwierzęcia wydał z siebie jeden z bohaterów filmu widocznego na zdjęciu? Kozy. Pterodaktyl. Bez kitu. O, odpadłeś. O kurwa. O nie. Co o nie? Przecież widzisz. Jaki prowadzący. O nie. A najlepszy klocek. O nie! Nie chciałem! Chciałem, że miał jedno życie już.
Co za pech, że odpadł. Numer 10 wyznacza. 7. Czy Minecraft Polska i Minecraft.pl to ta sama osoba? Nie. Wyznacz. Proszę pana z numerem 6. Pytanie obrazkowe. Jaki sprzęt uległ zniszczeniu w tym filmie? Wideo? Odtwarzacz pod wideo, zgadza się. Okej, okay, wyznaczam pana z numerem 5. Ulala. Gdzie ulala. Kina Czewa wykonała swój taniec Kina Dance? To pytanie jest tak łatwe, że nie chce mi się nawet odpowiadać. No to przy rondzie, przy drodze. No, wiedziałem. Wyznaczę numer 6. Wyznaczę numer 6. Numerem 7. Jak nazywa się pierwszy polski kanał, który przekroczył próg 1000 subskrypcji? Nie, co ty? Nie? Boże, nie. Ty? I don't know. Był to kanał... Cholera, nie wiem. JJ Joker. No, JJ Joker był blisko, ale był to Falek Zero. Poproszę pana z numerem 10. Nawet nie wiedziałem, że byłem blisko. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Uważaj, ziomek, bo ta suka leci na twoje siano. Jaka grupa muzyczna odpowiada za ten utwór? A, to nie wiem. Powiem. Nie wiem, firma. Widziałaś się w ogóle? Numer 4. Pytanie będzie wideo. Pamiętasz to? Tak! To było ono tylko... Siema, chcecie kupić jakiś fajny towar? Powaliło cię? Oddalam to pytanie. Z którego roku pochodzi ten spot? Z którego roku to jest... Z którego roku? Oddalam to pytanie. 2004? 2008. Był to 2015. A wy znacie... Poważnie? To było tak późno? No. Wow, a ja to pamiętam, jakbym to oglądała naprawdę w bardzo młodym wieku. To mogłam obejrzeć coś bardzo podobnego i dlatego... No bo ty młoda jesteś! W 15 kończyłam studia. No mówię. Okay. To sobie pomyśl właśnie. To miałam ile? 20. Stara czterdziecha. Aha. 10. Jakiej farby potrzebujemy do pomalowania amelinowej blachy? No pamiętasz, to amelinium, tego nie pomalujesz! No, ale... Jakiej farby potrzebujesz, żeby pomalować amelinium? Holy fuck, nie pamiętam, właśnie, bo nigdy się nie pokazuje tego momentu. Zawsze się mówi o tym, że nie. Amelinium, tego nie pomalujesz. No. Nie mówi tego pierwszego człona. Bo kiedyś się oglądało te filmiki, a nie tylko wiesz. No ja wiem! No, nie pamiętasz? Oczywiście, że nie. Okej, okay. Ja to wiedziałem, siedziałem wtedy. Nie wiedział. Ja znam tylko część z amelinium, a nie mówiłam! Ten... Dokładnie! Bo wszyscy go cytują tą drugą część! Dokładnie! Nie ma tak! Nie wiem, jaka to jest... Amelinowej! Amelinowej. Potrzebujemy amelinowej. To było amelinowanie amelinowej blachy. Naprawdę to jest to? No można zapomnieć, nie? No można zapomnieć. Nie. Wyznaczam numer 10. Kurwa mać! No zobacz, co kurwa narobiliście! To ja tego nie zrobiłem! A kto kierowcą kurwa jest? Kto był kierowcą tego pojazdu? Nie, co? Nie. Nie wiem. Chorąży. Chorąży! Numer 9. Co na co dzień najbardziej denerwuje tego mężczyznę? O. Tego pamiętam, to jego wkurwiało. Nie kojarzysz? Ja miałem... Pamiętam typa, pamiętam typa, co go stało. Jak tylko powiedział pierwsze słowo, miałem takie, no przecież! Hemoglobina, to jest gościu hemoglobina! O, pamiętasz go! Coś kojarzy. Wystarczyło tylko hemoglobinę pamiętać, nie? No, takie... Nie wiem, ludzie! I proste słowo! Ziemia, woda, halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla... Hemoglobina! Ale lubi chemię. Lubi chemię przynajmniej. Numer 10 znaje. Hemoglobina! Oznaczam numer 6. W jakim mieście nagrano film pod tytułem Ale Urwał? Ale Urwał. Ale Urwał. Szczecin. Reprezent! Poproszę numer... Nie, powtórzysz, bo... Numer... Aha, sorry. Poproszę numer 7. Podaj nazwę kanału, z którego pochodzą filmy Kamil Steinba czy Wróżbita 2000. Podaj odpowiedź, jest to Dallas Studios. Wyznaczasz? Pana z numerem 2. Dobra, trzeba się żegnać ze wszystkimi w takim razie. Od jakiego wydawnictwa pochodzi gra Pingwinek Kelvin? O nie. Dzisiaj się mnie pytali, czy grałeś Pingwinka Kelvina, ja tak zastanawiałem, to nagle, już wiem skąd. Wow. Nie kojarzyłem go.
bo ja kojarzę kangurkę Kao, ale nie pingwinka. Dokładnie. Kangurek Kao i jeszcze był ten Tai the Tasmanian Devil. Jeszcze był taki. Tak, to tego nie kojarzę. U mnie tutaj go kangurek Kao krążył. Ale ja gram Glovera, to gdzie się grało się kurwa rękawiczką. No. To no, była no, fajna to giereczka. A pamiętam, że kangurek Kao u nas na osiedlu właśnie krążył, właśnie, że celowali i on zawsze był zawirusowany. To ta jedna płyta, wszyscy, każdy po kolei miał zawirusowanego kompa. Mój Boże, to brzmi strasznie, bo tak trochę kojarzyło mi się z tym, że no wiesz, wymieniali się jedną laską i zaraziła każdego. What? Okej. Okay. Pingwinek, tak? Play. Dobra, to ja w takim razie wyznaczam pana z numerem 9. Mm-hmm. W którym roku YouTube wprowadził kanały beta? Jakie kanały? Beta. Nie wiem, o co chodzi. Ja też nie wiedziałem tak naprawdę. I have no idea. Nie pamiętam. Fuck? I don't know. Co? I don't know. Kanały beta 2018. 2009. Dlatego tak strzeliłem tak dziwnie, bo nawet nie wiedziałem, czym one były. Chodzi po prostu o te szablony, w sensie... Chyba chodziło o wygląd. To się nazywało beta? Nie wiedziałem, że nazywały się beta. Bardziej... Nie, wierzę, że mogłem tego nie wiedzieć. Bardziej się wkurwiłem na hemoglobinę. No tak. To miałem takie... Hemoglobina, kurwa! Halucynacje, panie, no! To go wkurwia! No, oh, fuck. Bye bye. Oh, fuck. Czwóreczkę poproszę. Co było największą przyczyną nieudanego skoku kaskaderskiego na rowerze, wykonanego przez Pawła Jumpera? Nie pamiętasz? To był też ładny filmik. Znaczy, filmik mówię, to jest kolejny. No. Ja pamiętam, wiesz, obrazy, ale nie pamiętam treści za często. Kierownica? O! Przekrzywiona kierownica, poprawna odpowiedź. To numer 6. Jakiej sztuki walki mistrzem był Mistrz Motyl z serii Mistrz Motyl? Styl motyla. Dotyku motyla. O, mamy pierwszy fał! To 7. Czy serwis społecznościowy Grono jest ale nadal tak on... dostępny? Nie jest. Pana z numerem 3. Kto odpowiada za serię prowadzoną w latach 2006-2016 o tytule Food Battle? Nie wiem. Serio? Bye bye! Smosz. Tak, jest największym panem. Nie wiedziałaś? To pana z numerem 4. To czemu musisz mówić? W 2009 roku założono serwis muzyczny, który we współpracy z YouTube publikował początkowo teledyski. Oficjalne kanały wielu artystów miały dopisane hasło tego serwisu w nazwie swojego kanału. Chodzi o Wewo? Jak nazywa się ten serwis? Wewo? To numer 5. Który film na YouTube jako pierwszy przekroczył próg 30 milionów wyświetleń? Gitar, Evolution of Dance czy Charlie Beat My Finger? Gitar. Będzie to... Evolution! To numer 4. Niech będzie 10. W którym roku prowadzono projekt Grażyna Żarko? 2010. 2012. Końcu trafił raz! Według klasycznego występu w Familiadzie, proszę odpowiedzieć, więcej niż jedno zwierzę to. Lama. Lama. Numer 5. W reklamie jakiej sieci sklepów wystąpił Gracjan Rostocki w 2008 roku? Nie pamiętasz? Nie pamiętasz? Nie. W jakiej reklamie grał? I reklamie on grał? Mogę w reklamie sieci tych właśnie sklepów. Że to. Lama. Wyznacz. Numer 5. W reklamie jakiej sieci sklepów wystąpił Gracjan Rostocki w 2008 roku? Sklepu. Mhm. No nie Żabka. Nie. Co? Nie. Jezu, kurwa, Media Expert? Gdzie to było? Media Markt. Kurwa. Really? No pamiętaliście tego? Dobra, no. Really? Ja usłyszałem media, trafił! Na... O. W jakim serialu telewizyjnym pojawiło się danie kulinarne o nazwie Mięsny Jarz? Mięsny. Dobrze. O, z wakacjami. Tak. A, nie przypomnę sobie. To jest wakacje? Kurwa mać. Pamiętniki! Z wakacji. Już myślałem, że 3 osoby zostały. Nie. Wow! Pauza po drinki? Tak. Pauza po drinki. Wow, ale zacięta walka. Ale kurde, ale i ten Nama i ten Klocuch to po prostu... No tytany. Nic, wszystko wiedzą. Jeśli on fakt... On nie ma 17 lat, ten Nama, co? Bo mówi niby, że ma 17 lat w tym.
w tej prezentacji, ale na bank nie ma. Słuchaj, no nie wierzę, niektórzy kurwa. Oglądają polskie YouTuby, no co? Ale w ogóle, ale on nawet znał rzeczy jeszcze jako kurwa srał w pieluchy, no. No bo się interesuje tym! Nadchodzi najlepsza część tak naprawdę tego filmiku według mnie. Jestem ciekaw, jak to zmontował. Ja też myślałem, że trzy osoby. Miro, trzymaj się! Właśnie stresuję trzymaj się! Daj mi spokój! Czym się? Numerze drugi walczy zaraz wszystkich! Dobra, ale wyznacza numer 10 w jego rękach jest jeden, wszystko. Jeden jest jeden tak. Numer 2. Tak, wiedziałem. Jaki okrutny on jest. Dobra, nazwij minimum tak jednego z dwóch demonów. Spora spróbować. Demonów spora spróbować. O, złam jednego. Dobra, kogo my tu mamy? Zemsta. Mamy 6, 7 zemsta. I 10. Zemsta. Co ty szepczesz? Zemsta. No dobra, dziesiątkę. Nie. Zemsta. Ja się czuję. Pytanie będzie muzyczne. Yes! Nie, 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 ten program nie. Jest! Ustawione to jest, nie ma opcji! Banger! No cóż, pytanie brzmi, z jakiej gry pochodzi ta muzyka? Nie wiem, San Andreas. I chodzi o to, że to było z Metina. Bo... I to było tak oczywiste pytanie dla niego, to wręcz niektórzy mówili, że to jest podstawione, że było zbyt łatwe dla niego i on je spudłował i niektórzy nawet było, że specjalnie nie odpowiedział. Miał chyba brain fart totalny. Chyba totalny brain fart chwilowy. Może nawet się nie wsłuchał specjalnie. Nie wiem. Wiesz, mi się wydaje, że on chyba nawet specjalnie się nie wsłuchał, co to było. Powiedział, well, whatever. Ja też nie mam pojęcia. Bo w radiu leciało. Ja mówię, ja też nie mam pojęcia, bo wtedy nie wiedziałem. Teraz no, można pomylić. Tak. A, no tak, no tak. No. Wyznaczę numer 2. No. Właśnie, bo nie wiem, z czego to w końcu było. Katomata? Sądzę, żeby puścić tak z tego. Tak. No. Mówię, właśnie z Metina, bo pamiętam, bo ja też nie znam tej piosenki. Chodzi o to, że dowcip polegał na tym, że jakby... Wszyscy byli pewni, że to będzie banalną odpowiedzią. Enter the East z Metina. O, okay, no, masz. Numer 10. Kto jest twórcą kanału Klejnuty? Cezik. Numer 2. Nie pamiętałeś? Dalej. Jaka sztuka walki została użyta w tym pojedynku? Mieszane sztuki walki. Szybkość czasu. No właśnie, to są mieszane sztuki walki, dlatego też właśnie tak myślę. On jest wybrańcem. Więc można tak powiedzieć. Ale odpowiedź mogła być jednak poprawniejsza. Numer 2. Numer 10. Słuchajcie, w tej grze jest jeszcze numer 67, kurwa, chłopaki. No, w tym momencie jest wojna, nie rozumiesz tego. Prawda. Jest fight! Nie ma. Pytanie wideo. Wiem, co jest. Jakie słowa wypowiedział motocyklista na tym filmie zaraz po upadku? Kurwa chyba. O, i takie słowo na kej brzydkie to nie powiem. Przepraszam, jesteście cali? Kurwa, przepraszam, jesteście cali? Wyznaczasz. 2. No kurwa. Jopie, są dwie osoby jeszcze. Dobra, to już nawet nie jesteś numerem, jesteś po prostu 2. Jakie dobro. Dobra, czym zajada się ten mężczyzna? Szewszeniami. Tak, on to nie mówił coś tam, że kiedyś to było. W zębach coś tam było, że tak to było. No, słuchaj. Jakie dobro. Dobra, czym zajada się ten mężczyzna? Szewszeniami. Numer 10. Z jakiego państwa pochodzi grupa youtuberów o nazwie Sidemen? Ze Stanów. Ze Stanów. Dziękuję. Numer 2. Odpowiedź to Wielka Brytania. Madland. Ale nie, dobry. Madland! Z wami żegnam. No. Nie, no klocyk, dobry sparing, dzięki. W finale spotkają się Milos Kamilos, Namahek i Cichy Wuj. W finale wystąpią pan Milos Kamilos, pan Namahek oraz pan Cichy. Cichuj. Ona ostatnio u mnie na jakiegoś tego donata przeczytała dwukropek P jako język. Naprawdę? Wow, czy nawet już tak czyta? To było dziwne, bo wiesz, czy tak nagle język. Boy! On to powinien sprzedawać! O! Cześć, jeżeli lubisz moje... Sprzedaję!
to zapraszam cię do wspierania mnie na Patronite. Link w opisie. Najwyższą rangą powinien być wysłany na przykład ludzik z podpisem. Ja. Takim w chuj drogim Patronite'em jakimś. Czy wiedzieliście, że seria blogowa JJ Jokera nosi tytuł Pod kapeluszem? Czy mam się spodziewać, że teraz ja będę w kolejnym na przykład odcinku i tak, czy wiedzieliście? Czy to będzie już memem tego programu? Nie, teraz nie ja będę właśnie w kolejnym. Czy wiedzieliście, ta seria właśnie nazywała się Chiński, Zabawki z Chin. Aha, chińskie no, zabawki. Tak. I tak, okej. Ale nie, szczerze, po dzisiejszym tym obejrzę tą serię. No. Obejrzę tą przez to, bo Anusz kurwa Widelec kiedyś mnie Kacpik zaprosi ponownie. I zapyta się o co. I znowu się zapyta. No. Obejrzę tą serię teraz, tylko przez to. No. Obsypane mam. Uj, te zabawki, zabawki z Chińczyka będą do obejrzenia. Wow. Zasady finału są oczywiście takie same jak poprzednio. Kto się zgłosi i poprawnie udzieli odpowiedzi na trzy pytania, będzie miał okazję wyznaczyć przeciwnika, ewentualnie siebie. Jak długo można robić ten dowcip, nie? Ile razy się zrobi? Kto wygrał poprzednią edycję 1 z 10 o YouTube? Mój kolega Bartek GM. Pytanie obrazkowe dla całej trójki. Przyczyną wykolejenia pociągu były złe szyny. A jakie było podwozie? Też było złe. Pytanie muzyczne dla całej trójki. A ty spróbuj jeszcze raz i pokochaj mnie jeszcze raz. Z jakiego programu telewizyjnego pochodzi ten podkład dźwiękowy? Idol. Serio? Na ból jakiej części ciała przeznaczone są tabletki o nazwie... Spierdalaj. Chodzi o głowę. Jak nazywała się kura patokołcza? Nie jestem pewien, ale Koko? Ej, normalnie Koko szukam, nie? Ja nie wiem, gdzie ona kurwa jest. Jaka osoba jest znana między innymi pod pseudonimem That Guy With The Glasses? Oh, fuck me. Fuck. Jak się nazywa? Jak on się nazywa? No. Doug Walker. Doug Walker. Trzecia poprawna. Nie zastanawia jak bardzo, kurwa, macie identyczne odpowiedzi. Tak, Doug. Z nim. Doug Walker. Macie identyczne z nim odpowiedzi. Doug. Nigdy was nie widziałem w tym samym pomieszczeniu razem. Odpowiedź możesz wyznaczać. No to trójkę poproszę. Kto stworzył film Killer Bean? Fuck, ja nie pamiętam jak się nazywa. Nie pamiętam. Oh my god. Znam to, ale nie pamiętam jak się nazywa. Pamiętam, nie pamiętam, ale wiem o kim mowa. Nie wiem. Jeff Liu. No to okay. Dwieczkę. Nie podaj pamiętam kompletnie. Podaj nazwę najstarszego anarchistycznego serwera w grze Minecraft. Kurwa, jak to było? Ej coś. Ej, nie było dwa jeszcze w tej nazwie, ale nie pamiętam. 2B2T. Była to trójka. Ile pompek wycisnął Matemax w challenge'u pompkowym? Możesz pomylić się o 10. 500. Kurwa, nie wiem. 100? 81. Ach, dobra. Ja się miejscem coraz bliżej. No to dwójeczka. Dla jakiego youtubera używanie polskiego słowa Kolesław to wstyd? Nie mam pojęcia. Dave z Ameryki. Kolesław? Sobie zwariowaliście? No to Milos, jaka jest decyzja? A, bo chodzi o to, że nie Koleslo? Tak, właśnie, no bo się ogólnie jakby... Chodzi mu, znaczy, że nie mówimy Koleslo, right? O to mu chodzi. Tak, ale no jest po prostu taka... A to jest w Polsce nazwa Kolesław, nie spierdalaj. No, nie, ja myślę, że to... To jest jak mówienie o tym, że musi być pierogi, a nie pierogi. Znaczy odwrotnie, że zawsze mówią pierogi. Nie, bo oni mówią pierogi. To jest tak, jakby on powiedział, że musisz mówić pierogi. No, nie, właśnie. Też nie skąd... Nieważne skąd jest. Mi chodzi o to, że wymowa. No tak. Kiedy masz spolszczoną nazwę, spierdalaj. Tak już istnieje. Już. No, o to mi chodzi, gdyby on ci mówił, że nie możesz mówić pierogi, tylko masz mówić pierogi. No nie no. Why? Fuck off? Okay. Dwójka. Czy gra społecznościowa Panfu jest nadal dostępna? Nie.
Wyznaczam pan numer. No kurwa. 3. Na początku 2011 roku na komunikatorze Gadu Gadu była możliwość ustawienia statusu słoneczka z wąsami. W nawiązaniu do jakiego polskiego sportowca to było? A czy Adam Małysz pewnie, nie? No bo wprowadzono ten status. Chyba nie wiem, Adam Małysz? Ja. No tak, no. Tak, Adam Małysz. Ada, śleć! Dobra, biorę na siebie. Przez kogo został założony amatorski zespół filmowy Skurcz? Przez Bartosza Walaszka. Nie, tak? Dobrze, o Boże. Nie, tak, okej. Okay. Dalej na siebie. Jestem tu po trzecie miejsce. Ostro. Dobrze, pytanie będzie dźwiękowe. Dzień dobry, ja chciałbym się... Podoba na mnie, jak zagonił nas, kurwa, w zagródkę dla losersów, siedzą tam. Bo to jest właśnie tak, że wiesz, normalnie z programu wychodzisz, nie? Ale my siedzimy tam z nimi, także to jest właśnie... Ale wiesz... Jesteście częścią publiki. I najlepsze jest to, że teoretycznie zawsze... Bo to nie jest tak, że on nas wyciszał i pozwalał nam mówić. Aha. To wy po prostu siedzieliście cicho? Nie mieliśmy NDA, tak więc chyba mogę mówić, jak to wyglądało. No. To jest tak, że każdy z nas po prostu był wyciszony i my tylko czasem na przykład jak uznałeś, że chcesz coś powiedzieć, bo aż nie możesz wytrzymać, tak. To się na chwilę odciszaliśmy, albo byłaś odciszona, albo miałaś, nie wiem, wybuchasz śmiechem i to jest, nie jest ważne, wyciszałaś się. No, no, no. I tyle. No, no, no. Jak podziwiam to, jak zobacz, może być 10 ludzi randomowych i nie było ani razu takiego momentu, wiesz, naprawdę chaosu. Takiego przekrzykiwania się, niczego, nie. Po prostu wszyscy zachowali, słuchaj, te pozory tej gry. No, no. Elegancko, kulturalnie. Ale nadal były momenty, nie? No takie, tak, wiesz, no. Musisz wygrać! Wierzymy w ciebie! Zemsta! Naprawdę pełna kulturka i każdy się wykazał tym, że od razu wystarczyło naprawdę parę minut tylko, jak Kacpir nam powiedział, co mamy robić. We get it! Spoko! Pełna kulturka, było fajnie. Było naprawdę świetne doświadczenie ogólnie, ale to na koniec jeszcze powiem. Zorientować w cenie biletu na mecz mistrzów. A jaka pana interesuje trybuna? Żyleta. Z kartą czy bez? Jakiego klubu piłkarskiego kibicem jest dzwoniący w tej rozmowie telefonicznej? Kibicem Lecha Poznań. Słucham. A na siebie, dalej na siebie. Kto był głównym autorem projektu Minecraft Stars z 2014 roku? Był to polski pingwin? Dobrze. Jezu, jak napierdalasz, dobra. Popcorn wpierdala. Myślałem, że to 12 punktów tak żałośnie wygląda. Dobrze, dalej na siebie proszę. Podaj nazwę gry dzieje? Stworzonej w 2012 roku, której... Ogólnie teraz patrz, bo aktualnie powiem, że nadchodzi najlepszy, dla tych, którzy nie widzieli, pewnie każdy wiedział, ale nadchodzi najlepszy moment w filmiku chyba. Prowadzącymi byli Egoraptor i Jontron. Game Grumps. Jezus, wow. Dobrze. Trudniej się udaje. Dobra, dalej na siebie. Kto jest autorem serii animowanej Salad Fingers? To co, kto to zrobił? Tak. Jakoś na... Proszę o to powiedz. Fuck. No? Jego nawet na twierdzu. No, odpowiedź. Nie pamiętam. Ale... Come on. Nie. No? You can do it. Kto to stworzył, tak? No, że... no. A jak ci powiem imię? To może? David? A! To nie wiesz. Nie pamiętam. David First. No właśnie, chciałam powiedzieć Fincher, ale nie. To się na F. Jak ale mogłeś powiedzieć Fincher. To byłoby jeszcze lepiej. Ale to nie. Pasowało nawet w sumie. Tak. W pewnym sensie. Bym zrozumiał, co chciałeś powiedzieć, dlaczego się skojarzyło. Ja. David First. Jest dobra, masz największej punktów tej serii, kurde. Ej, mamy rekord! Tu jest rekord! Naprawdę? Tak, rekord! Kogo wyznaczysz? No jestem kurwa ciekawy, kogo wyznaczam pana z numerem 3. W którym roku zamknięto serwis Nasza Klasa? W 2021. Kurwa słucham, nie? No, dalej na siebie. To bym się spodziewał. Podaj nazwę kanału, z którego pochodzi film Wielki Miks NiecikTube. Podaj nazwę kanału, z którego pochodzi film Wielki Miks NiecikTube. O chuj, nie wiem. Sraken pierdaken, zgaduję sobie, nie wiem. Nie wiedziałem, sorry. Fajne filmiki XD. Mimo tego, że zrobił rekord... I tak odpadł. Teraz odpadł. Chuj, wiesz, szczerze jakby... I tak myślę, że sporo... Sporo jakby to osiągnął, nie? Jakby raz, że tak po prostu facet
przekierował w ogóle totalnie tryby gry, nagle wszyscy what the fuck is going on? Był na ostatnim miejscu. Był bohaterem. Tak, był, był taki, bohaterem. Taki czarny koń tego programu po prostu. Naprawdę. To w ogóle jest. Najlepszy film na polskim YouTube. Gratulujemy trzeciego miejsca, Cichy Wuj. Po raz kolejny trzeciego miejsca. A dobra, teraz wyznaczanie jest. Nie, teraz nie ma wyznaczania, tylko zgłaszacie się do odpowiedzi. Pytanie będzie obrazkowe. Dobrze, do jakiego polskiego miasta zamawiał bilet ten robot? Jak to był? Numer, Kraków, numer Kraków, dwa. Kraków. Dobrze, wyznaczasz. Ale może siebie wyznacza. O chuj tu chodzi? O chuj tu chodzi? A to tak się gra w 1/10. Ile powstało części Everyday Normal Guy? 3. Tak? I'm just an everyday normal guy. Nie, nie wiem. And then motherfucker. Taka typowa piosenka, wiesz. No, ten, no, ten, no. To jest John Lajoli. Mhm. Wierzysz go? Właśnie. O. Moje studia. 7. Były to 3 części. Ja się w tym momencie zastanawiam, czy ja zasługuję. No i po co ja siebie wyznaczałem? I wszystkie pytania kieruję... No, on wygrał. Tym popcornem, piwkiem siedział sobie obok. Numer jeden, miałeś być naszym z... Like, that fucking happened. That just fucking happened. Luz, nie? Basically, Olga wygrała znowu. Ja kinda, yeah. W taki sposób, gdybyś ty była w tym programie, to byś wygrała w taki sposób. Pewnie tak, po prostu. Tak, nikt nie wyznacza, parę razy strzeli przypadkowo dobrze. Tak. Okej, cool. Dobra, wygrałam. Zbawienie, nas wszystkich zdradziłeś. I się stało, nie? Kurwa, błagam. You were the chosen. Olga. Coś tam jest, coś tam będzie. Teraz są Jogger. Chciałbym zadać pytanie do pana z numerem 1, jo. No, pozwalamy ci. Dobrze. Rozwiń skrót postaci oraz serii poświęconej grom wideo. AVGN. Nie opisz. No powiedz. Angry Video Game Nerd. O. Ej no, wiesz, to jest... Dobrze wiem. Na kanale YouTube stacji Adult Swim istnieje film posiadający tytuł zapisany w niecodziennej czcionce oraz w żółtym kolorze. Wow, really? Czego to dotyczy niby, tak? No. Nie wiem, ja nie wiedziałam, że taki jest. Patrzcie, teraz udaję, że o, jednak nie, to tylko głupi dowcip był. Too Many Cooks. O jakim filmie mowa? O, kurde. Ach, Too Many Cooks. To jest jeden z moich ulubionych filmów. Ja nie pamiętam, ja nie wiedziałam, że to ma taką ten, że to wygląda. Mhm, oczywiście, jasne. O to co? Dam jej buzi na dobranoc, tak? I będzie dobranoc Milos. On jest z Ameryki? Jest z Australii. A. Lol. Wymień minimum jednego króla kasty. Króla kasty? Okej, okay, nie, pas. No są różne odpowiedzi. Mucha 99, Super Miecz 100, czy Tytanowa Szafka na bóg. Chyba już kojarzę, o co chodzi. Do kogo należy seria Masochista? Miecio Mietczyński? To może pytanie obrazkowe. Moje pytanie. Okej. Okay. Nie kojarzysz tego? Nie. Dobra. Co się poleje? Bazując oczywiście odpowiedź na dialogach. Krew się poleje! Pochodzących. Krew. Czym się wiesz, czym ryj? To w ogóle jest kapiwnica z mojego miasta rodzinnego. Tak? No. Pytanie będzie Serio? Zaśmienął się to jest? No, to jest piwnica właśnie stamtąd. Dźwiękowe. Ja miałem... Co to było? Cię kurwa, to jest straszny man! Co to obudziło? Dobrze podskoczył, kurwa, man! Kto wydał z siebie ten potworny i demoniczny dźwięk? Właśnie kto? Nie wiesz? Która wynika, że albo jakiś prowadzący, albo jakiś... Anonimiczny. Był to Michnik. Kurde Michnik, no ten kurde co demon wyjdzie z niego, no. Kisnął? Podobne dźwięki w twarzy. No i dzisiejszy... Rare papuk, rare papuk, rare papuk. Rary papuk! Rary papon. Rary papon. Rary papon, rary papon. Rary papon. Rary papon. Czy
kurwa teleturniej wydał Milos Kamilos z wynikiem 71 punktów. Na chilku. Edycję trzecią wygrywa Milos Kamilos. Yes! Wygrałem! Gratulujemy. Hurra, zwycięstwo jest moje. Hurra, zwycięstwo jest moje. Będzie? Okej. O, nie było. Znaczy, było też zabawne, bo guziczek był żółty. Nie wiem, czy to był dowcip. Możliwe, że był. Żółty magiczny guziczek był. Tak, to było fajne, to było spoko. Bardzo fajne, bardzo fajne. Zdecydowanie jakby chyba... polskim, który przynajmniej no, jest, wiadomo, że nie widziałam za dużo. Tyle, ile pokazałam, to raz, że pomysł, dwa, aha, że właśnie. Wykonanie jest takie a propos, na poziomie. Tak, teraz ty jeszcze dopowiedz. No, znaczy, no to w zasadzie skończyło. Chodziło o to, że jakoś tak się tego, to się tak ogląda i tak nie ma się takiego, że albo wiesz, ja już to widziałam, albo że właśnie zrobione tak bardzo, no mówię, jakby, no tu jest ewidentnie, tu widać pomysł na siebie, w sensie, że on ma, stara się za bardzo, wiesz, ani nikogo nie popługować, tylko tak wykorzystuje to, co znamy, ale robi to po swojemu, wiesz, o co chodzi, że tak, mm-hmm. No ma, jest tu taka wizja, nie, swoja, tak. Nawet nie powiedziałem, bo to wiesz, tam papugować można, znaczy papugować, wiesz o co mi chodzi? No, że naśladować, inspirować się. Można źle naśladować. Właśnie można... o to mi chodzi, że tak. to nie według ma, mnie on nie bardziej, ma tego takiego... On bardziej nauczył się z tego, co wiedział, fajny content. Tak. I zrobił to po swój sposób, ale też sporo jest takich zabiegów, które już widziałem kiedyś, tak, tylko, tak, oczywiście. Tylko robi je w swój dobry sposób naprawdę. Tak, że tak mówię, no nie oglądasz tego i tak nie masz takiego... Nie ma cringe'u, a nie było ani jednego momentu naprawdę cringe'u. Nie było. Panie. To muszę przyznać, że nie ma cringe'u. Zależy też może oczywiście, nie wiem, tak mówię, bo ja tam byłem whatever, ale nie wydaje mi się, że był cringe ani w żadnym momencie tego filmiku. No, tak jakby... No i właśnie mówię, te animacje takie też fajne właśnie dużo robią. On sam je robi? Tak się wydaje, nie? Że on sam je robi. Ten pomysł... Tak, no, on ogólnie rysuje sam i tak. Animacje robi też, chyba edytuje, nie? Ten głos tak pasuje do tej postaci, do jego persony. Tak, tego właśnie Ludka. No, tak, bardzo. No, a tak właśnie, nie wiem, bo z backstage'u ludzie pytali się, to właśnie to było ogólnie to, co powiedziałem. Miałem powiedzieć, zacząłem o czymś. Backstage. Aha, tak, tylko co na backstage'u. Ale to nie to jest. Bardziej mówię o tych dowcipach. Zastanawiałem się, czy udało mu się coś wycisnąć z nas, bo mówię, często byliśmy bardzo cicho, ale widzę, że bardzo mało wyciął. O. To jest naprawdę, powiem wam szczerze, to jest jakieś niemalże chyba 90% tego, co się działo, a wręcz powiem nawet więcej. Wydaje mi się, że praktycznie nie ma nic wyciętego. Kurde. Też mówię, dzięki temu być może, że my byliśmy w miarę cicho. Jakby wiadomo, byśmy pewnie się, wiesz, nie wiem, wcześniej częściej wcinali, jakieś rozmowy prowadzili, pewnie by wyciął. Mhm. Ale ogólnie... Naprawdę zrobił dobrą robotę z tego, co miał według mnie. Zastanawiałem się, jak skończyliśmy, ja miałem taką rozkminkę chwilę, czy mu to wystarczy? Aha. No, widzisz... Czy wystarczająco, co zrobiliśmy? No. Ale jak widzisz, właśnie fajnie. Powiedzisz, że tak właśnie nie było takie... Nie było namolne. Nie było, mówię, tak. Nikt tutaj nie próbował być właśnie jakiś taki super hej-ho, wiesz, taki hip i tak dalej, jak to się mówi. Że wiesz, nie próbował być za bardzo YouTube... content, nie? Taki, tylko po prostu wszystko naturalnie, fajnie, rozmawiamy też kulturalnie, bo tak jak mówisz, nie było chaosu, nikt się nie przykrzykiwał, no nikt mówię, nie dał wręcz mordy. Wydaje mi się, że chyba nie wyciął żadnego naszego takiego wcięcia, jakiegoś mega długiego, że wiesz, zaczęliśmy się gadać między sobą o czymś. Wydaje mi się, że trzymaliśmy ten taki, jak powiedział, że tak mniej więcej, że jak chcesz się powiedzieć, możesz, tylko raczej wyciszajcie się. No. I każdy chyba zrozumiał i tak jakoś
Mówię, zastanawiam się, czy będzie w ogóle co z tego użyć. Tak, no jak widzisz, dało. Było, radę. Było. No ładnie, bardzo, bardzo fajnie. Jak tam właśnie według na przykład ludzi, którzy oglądali wszystkie trzy części, jak wy uważacie, która była nie to, że najlepsza, czy tylko na przykład czy ta była gorsza, czy trzyma poziom? Bo to jest nawet ciekawe, na pewno dla Kacpira taka opinia. Czy na przykład wiadomo, jak to jest według fanów? No tak, tak, tak. Czy się nudzi content, czy dalej mnie interesuje i chcę część czwartą, jak na przykład, czy kończę ten odcinek, chcę kolejny? No, 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 no. Na przykład mam już takie, już mi starczy. Aha, aha. Trzymały, trzymały. Bardzo teraz lepiej. Może też tak by. Każdą częścią, wydaje mi się, jego editing jest coraz lepszy, nie? No właśnie, o to chodzi, nie? Że raz po prostu jego... Coraz bardziej poznaje jakby swoje granice, jakie chcę mieć dług i górę, według mnie to. Tak. Że wiem, jak dużo chcę zrobić, ale też wiem, jakie chcę minimum zrobić, że coś mogę. Mm-hmm. Że nawet głupi właśnie, wiesz, zaśmianie się kogoś wykorzysta. Tak, tak. Żeby jest takie hihi. I jednak zrobi z tego, bo to jest takie, okej, okay, coś to... Yep. To jednak trochę jest, nie? Yep, yep. To pytanie do Ozo. Niektóre pytania, bo ja byłem tak naprawdę ludziom mówię, że pytania wszystkie są losowane oczywiście. No tak. No bo tak oczywiście, no tak. Tak myślę, nie? No. Ale jest też na przykład duża szansa, że może mi się też troszkę bardzo wylosowało, albo troszkę ją, wiesz, kierowali w tą drogę, żeby było pytanie do mnie o te zabawki. Żeby było, wiesz, właśnie, żeby był ten moment. No może tak. Ale pamiętaj, że on nie ma wpływu, czy ja znam odpowiedź, czy nie. No tak, to prawda. Mógłbym strzelić. No, to prawda. Bo to było łatwe, mówię, to jest dosłownie, ja nie trafiłem tylko dlatego, bo myślałem, że to jest zbyt oczywiste. Ja. I chciałem właśnie powiedzieć, że wiesz, takie zabawki, nie, za głupie. Zbyt oczywiste. I tak, oj, biedaku, oj. Podgląd wideo, masz na myśli, kiedy były materiały dźwiękowe bądź materiały wideo? Tak, dostawaliśmy na tym, na Discordzie, każdy sobie puszczał i mógł obejrzeć. Chat Milosa na debaty z Olgą. O kurwa. Nie, zróbcie, nie, po prostu weźcie to, co ma Kacpir Milosa i przeróbcie go na Olgę, dołóżcie mu po prostu mu włosy zróbcie dłuższe and done. Pasowało. Nic więcej. Wow. Ale osobiście bardzo mi się podobał odcinek. No, jest, jest, jest właśnie Kacpirek. Jest, jest, jest. O, patrz. Ma wytłumaczone idealnie. W pierwszym etapie jest jedno losowe i jedno, które daje specjalnie, co jest świetnym pomysłem według mnie. Tak, to pewnie. No bo będzie jest... Bo nie to, że losowe może być fajnym dowcipem. Tak. A zaskoczeniem może być. Tak? Znaczy nie, losowe jest takim typowym dowcipem, no a nóż się trafi lub nie, ale no. Potem masz, że coś będzie jakimś dowcipem. Mm-hmm. I nieważne, czy odpowie dobrze, czy źle, mm-hmm. masz jakiś żart. Jeżeli znał, o kurwa wiedział. No. Jeżeli nie znał, yep. zemsta. Yep. I mówi. No tak, ja też bym w sumie tak jakby wiedziała, kogo będę mieć, to też pewnie bym tak, które myślę o kimś, pewnie bym wybierała jakieś pytania. Przynajmniej mówię, pierwszy etap, bo w pierwszym no. etapie to jest tak, że nawet kiedy on na przykład powie, że ale to jest nie fair czy coś. No. Ale to jest fajne, bo masz i tak jedną szansę losową tak. i jedną szansę, która jest wybrana dla ciebie. I tak daje możliwość odpowiedzieć. No. No. I nie są trudne w pierwszej rundzie, no bo Kamil mógł powiedzieć do rowu, pewnie by zaakceptowali. Ale odpowiedział, że w gówno. No właśnie. Ja miałem takie, jak nie wiesz, powiedz, że do rowu. No właśnie, ja pierwsze co pomyślałam, to mówię trawa, rów, no coś takiego nie? standardowego, nie? Większość odpowiedzi pewnie by zaakceptowali. Ja, ja. Ale nie, Kamil musiał zrobić gówno. Jezu. On powiedział stertę gówna? Jakoś tak. Coś takiego, nie? No. Po prostu zjebał w chuj, nie? A potem jeszcze z wąziem, no. No wiem, no. No nie wiem, kto to był? I oni tam bekę, wszyscy równo, no ty kurwa. No. Ja to. I też nie wiem, bo potem mieli, nie wiem, czy w końcu nie wyszło wam to nagranie, chłopaki, ale w końcu miało być, bo najgorsze jest to, że skończyliśmy nagrywać i chyba minutkę później Kamil zaczął się właśnie wyżalać tak, ale że ja z Wojciechem nie wiedziałem, Boże, będę musiał go przeprosić. I chcieli to zrobić chyba na koniec, ale zgaduję, że potem to było trochę sztucznie, kiedy wychodzisz, kiedy próbujesz to nagrać. No. Bo on tak to cudownie powiedział nam na żywo. O Jezu. O, smutek,
dedykowane przeprosiny, wiesz, na filmik na tym, na YouTubie. Po prostu Kamil siedzi i wzdycha i tylko próbuje. Nie, tak. Kamil robi filmik w białej koszuli z pieskiem na rękach. Tak. Tak, chciałem was przeprosić. Znaczy was. Głównie jedną osobę chciałem przeprosić. Jezus. Tak. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. No. Mega poważny. By to, by tego, by dwa tego, Karola Paciorka, by był kurwa każdym. Chociaż nie wiem, czy on nie byłby zbyt fancy, nie wiem, czy nie był to, żeby poważny. Ale on niby sobie robi ze wszystkiego jaja, ale jakoś tak nie widzę go, jakby nie widzę, żeby się zgodził na coś takiego. Nie wiem, jak Burak Cebulak też pewnie mógłby się zgodzić, a też nie. No, ale Paciorek mógłby spokojnie, myślę, że spokojnie mógłby jakby podołać, nie? Bo mówię, bo on bardzo dużo zna różnych starych i nowych, on jest non stop, nie? Po prostu na czasie pierdołami, nie? To byłoby nieźle. Także w skrócie, bardzo fajny stream, fajnie mi się gadało, fajnie się oglądało filmik, zwłaszcza Kacpirka, bo naprawdę się popisał chłopak. Mam nadzieję, że będzie miał więcej sukcesów swoich. Powoli będę się żegnał, ale jutro, nie wiem czy będzie Olga, ale jutro będę robił klocki, także będziemy składali Olgi. Klocki Olgi, nie Lego, tylko Olgi. O mój Boże, Cetuś! Odpadłeś pierwszy! Śmiejcie się z niego! Śmiejcie się z niego! Wpadłem w gówno! To Dziubas, jak tam leci? Właśnie kończę teraz test. Ej, ja właśnie też mówiłem ludziom, że jak usłyszałem głos klocucha, to miałem takie: o mój Boże, on tak mówi cały czas! Zawstydziłem się! Ja tu mam jeszcze jednego Niela Ciciergę. Tuż potem mam wow wow i potem będziemy kończyli, także tak zwane zamykamy pub. Proszę dopijać, dopijamy, już, nie polewam więcej, nie, zamknięte, nie ma. Proszę dopijać. Cip! Nie dziwię się. Naprawdę zacnie zagrane. Zacnie. Dobry popcorn. Także pamiętajcie, Discordzik jest jeszcze jakby... Właściwie nawet... Czekajcie, ja mogę zrobić wykrzyknik DC. Zróbcie wykrzyknik DC. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla Kacpira, jak wyciągnął z nas naprawdę resztki humoru. I zrobił z tego naprawdę zajebisty filmik. Polecam. Rzadko to mówię jako ja, ale dosłownie według mnie jego kanał na YouTubie ma dobry content. Taki, że z chęcią obejrzę kolejny odcinek. Naprawdę, atmosfera na planie była genialna, już mówiłem o tym ludziom. To było świetne. I to jak w ogóle wszystko praktycznie mógł wykorzystać i zrobił... On wycisnął z nas resztki dosłownie... humoru i zabawności, mimo tego, że mało robiliśmy. Jak dużo zrobił Kacpir, wielkie gratulacje dla niego. Jeszcze raz. Mogę każdemu polecić. Będę śledził na pewno też kanał. Mogę to powiedzieć szczerze. Będzie jednym z niewielu moich polskich subów. Chyba jedynym. Ale oczekuję, jestem ciekaw, co tam dalej chłopak wymyśli. Fotki grupowe na koniec. Trzeba było właśnie zrobić taką fotkę, tylko screenshot tego, rozmowy na Discordzie. To nie głupie. Musimy znowu wbić na pokój. Panowie, do zdjęcia się ustawiamy. Czekajcie, robię zdjęcie. Print screen. Dziękuję. Wszyscy powiedzcie cheese. O, afterek. W ogóle pytań, które zostały, po prostu odpowiemy. Pomachamy jak w familiadzie. Sokołów dostaniemy. Kabanowska na ryj i do widzenia. No.